co się może wydarzyć, jeżeli osoba publiczna będzie mówiła o swoim życiu prywatnym? Do czego to może doprowadzić? To jest balansowanie na granicy. Tabloidy te granice nieustannie przesuwają, ale też przesuwają trochę. Ja jestem daleki od potępiania tabloidów tak w czambu, bo też te granice przesuwają sami celebryci, same osoby publiczne, zapraszając telewizję do domu, pokazując, tu jest moja szafa, tu jest mój... A potem skarżąc się na to, że pod domem czatują paparazzi i robią zdjęcia. Przekroczyły granice prywatności media w Pana przypadku? Znaczy, jestem ostatnią osobą, która powinna na media narzekać. A jak bardzo zmieniło się Pana życie przed chorobą i po chorobie? To pytanie pewnie pada często, ale chodzi mi o pogląd na życie. Myślę, że w takim samym stopniu, jakim byłem dobrym albo złym durczokiem przed tą chorobą, w takim samym stopniu jestem nim teraz. A propos Pana pracy w TVN-ie, na pewno zdarzają się jakieś takie sytuacje na minutę przed 19. Które są... Pana nawet na trzy, jeśli wiem, do czego Pan pije. Nie, naprawdę do tego wrócę w takim razie. No pewnie, że się zdarzają, ale ja świadomie dwa razy użyłem słowa lepszy i gorszy durczok. Mhm. Też mam zachowania, których się wstydzę, wybuchy złości, jakaś nieumiejętność zapanowania nad sobą, a wścieka mnie głupota niezmiennie, wszędzie.